Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Mortal Shell. No i cóż, bez zbędnego gadania, ruszamy do akcji, gdzie to teraz będziemy walczyć z okropnie wrednym bossem. Coś nie pamiętam, w którym miejscu ostatnio padłem, chociaż dobra, już widać. Więc bierzemy skażony nektar i miejmy nadzieję, że uda się pokonać bez większych problemów. Pierwsze, co chcę zrobić, to i tak jest odzyskanie mojej powłoki. I cóż, teraz nie pozostaje nic innego, jak po prostu iść zabić gościa. Okej. Więc cóż, powiem wam szczerze, ani Mortal Shell, ani innych gier Souls-like nie ruszałem od ostatniego epizodu, więc nie zdziwcie się, jeśli będę trochę nierozgrzany i będę lamił czy coś. Ale tak, no niestety. I co jest największym błędem moim, a tak czuję, to było niezjedzenie gotowanej żaby. Tak. A takie sytuacje, gotowane żaby czy inne tego typu uleczajki są konieczne. W szczególności jeśli mówimy o kwestii energii na czymś takim jak Karps. To energii ma mało. Dobra. Tam bossu też nie wydaje się jakiś super trudny póki co. Więc biegnijmy w bezpieczne miejsce, gdzie go nas nie widzi. Łyknijmy szybko. Darmowe uzdrowienie w pełni, więc tak. Jeśli jest okazja bezpiecznie tego używać, to lepiej to niż nawet jednego z moich 5 pozostałych, czyli tam mam tych grzybków. I oczywiście musiałem stracić znowu prawie całą chwilę. Ale spokojnie, damy radę. Czuję to. Mamy jeszcze jedną reinkarnację, taką pełnoprawną. Mamy właśnie tamte opcje. Tak, pierwsza faza bossa pokonana. Teraz, kiedy już nie może strzelać, jest oczywiście groźniejszy, możemy spokojnie łyknąć, bo wrócimy spokojnie do ciała, zanim on będzie miał okazję do nas podejść. Tam znowu się uzdrowimy. I przełączam teraz na moje 5 grzybków. Dobra, teraz uniknąć trzeba. Uniknąć, mówiłem. Halo, dobra. Okay. Ataki takie same w sumie. Nie pamiętam, co tak wyjątkowo groźnego czyniło w tej fazie. Ale coś takiego wyjątkowego było, pamiętam. Co spowodowało moją porażkę. Więc trochę musimy się oddalić. I nie mam niestety przygotowanych jeszcze jednej rzeczy, którą powinienem mieć, czyli konkretnie gotowanych szczurów, wiem, chyba i w ogóle, ale no, nie ukrywam, tutaj jest to przedmiot leczący, więc nie ma co wybrzydzać, powinienem to mieć. Bo i tak raczej... Chociaż? Nie to, o kurczę, pomyliłem konfigurację przycisków. Zrobiłem największy błąd, jaki mogłem. Zobaczyłem się na to. I żeby nie było toporem, też mogę walczyć, bo też jest mocny, ale katanami jest łatwiej. I cięcie! 12 obrażeń, dobra. Jest to najwięcej, ale... Dobra, i cięcie. Kolejne 112 obrażeń. Okej. Okay. Teraz tak, skamienienie. Tutaj ochronę na chwilę przed tym. Spokojnie. Dam radę. W przeciwieństwie do tego, co miało miejsce ostatnio, dzisiaj jestem na świeżym umyśle. Nie mam żadnych frustracji po milionach prób, ani niczym takim, więc... tak. Możemy spokojnie zawalczyć z nim. Nawet pokusiłbym się o jedno wielkie ryzyko, jako że jest teraz bossem w 100% bijących na krótki dystans. No zobaczmy, jak zadziała na niego balistozuka. Uwaga! 50 obrażeń. Nie jest źle. Gorzej oczywiście, jeśli chodzi o tempo naciągania. Więc zdecydowanie ten strzał będzie już ostatni. Ale tak, balistozuka, jak widać, skuteczna. Zawsze. Więc już wniosek następujący. 50 obrażeń z balistozuki. Wszystko, co ma 50 życia lub mniej, będzie ginęło natychmiastowo. Jak ma więcej, nawet jak bossy czy coś, no to widzicie, że to ładnie pomaga. I o ile nie ma trzeciej fazy, a niestety może mieć, znając odbyć tej gry, to GG. I co ciekawe, przebłysk zapomnienia, nie ma trzeciej fazy. A. Dobra, to było łatwe. Nawet nie wiem, czemu ostatnio tak lamiłem.
Może być to kwestia, jak mówiłem, zmęczenia ostatnim materiałem, czy coś. Udało się. Nagle tu jest pełno. Wziąłem tutaj i jest tutaj coś takiego. Oj, no co? Wyodrębniamy gruczoł. Pokonujemy tą bestię. Wychodzimy stąd i tak. Jak ostatnio wspominałem, jest parę rzeczy do zrobienia, które wiem, że trzeba zrobić. Zupełnie gruczoł. Ale wracając. Nie chcę tego robić. Po prostu. Takimi rzeczami można się zająć. Powiem szczerze, jak już będzie się to grywał po raz enty albo. Czy to na live'ach, czy tak po prostu. If you manage to extract the true nectar, be wary. Sip slowly. I remember a heretic who drank deeply. No dobra, dużo pił. Took what wasn't his and gulped it down greedily. He was unrecognizable afterward. Another man entirely. Dobra. This was his reward and his penance. Okej. Napić się boskiego taru, oczywiście. Cóż, co nam potrzeba? 4025. Dużo. Ale i tak wierzę, że jesteśmy w stanie to osiągnąć, więc... Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to dzisiaj... 100% sobie... tego. Jak mu jestem? Nie wiem, chyba Harim czy jakoś tak? Nie, nie Harim. Alus. Chyba był w innej grze całkowicie. Chyba tak. Była postać z Pathfinder Kingmaker. A więc nawet nie wiem, czy się pomyliłem. Tak, Haros Vassal, tak. Jestem pewien. Więc no cóż, może uda się właśnie Harosa wystuprocentować, super by było. Zostaje tylko Solomon oraz Hadern. Przy czym Haderna jestem świadom tego, że wystuprocentowanie jego będzie ciężkie. Pewnie, jeśli się nie mylę. Nie tędy, nie. Dobra, to teraz jak stąd wyjść w sumie? Okej, dobra, jakiś napis, ale nie chcę tego czytać i chyba się świat zmienił? Potencjalnie tak, może tak było zawsze, nie wiem, nie jestem pewien. Ale mniejsza z tym, tak, chyba się trochę zmieniło. Gorzej tylko, że nawet jak się zmieniło, to na dół są te ci sami wrogowie, tak samo irytujący, jak wcześniej. Dobra, nawet nie, chyba, na stówę się to zmieniło, takich przejść tutaj nie było, więc teraz jest... Żegnaj! Okej, w takim wypadku bym wam szczerze ciekawie. Ciekawie. Może uda się nawet powrócić. Dodać ten nektar, dostać kolejny. A jak to się nazywa ten, no. Kolejną formę odbijania ataków tej parady, której i tak nie używam. Wiecie, no prawda jest taka, że. No nie wiem ile. Nie pamiętam, który to jest odcinek. Ale te wszystkie odcinki to. Albo w ogóle z tego nie korzystałem, albo prawie w ogóle. Zdarzałem się sytuacje, kiedy korzystałem, ale. Zazwyczaj albo unikam, albo przyjmuję obrażenia. Ogólnie skamienienie. Parowanie jakoś takoś. No, nie mam tego nawyku. Co jest prawdą, że nie mam. W sumie nigdy nie miałem. Jakoś takoś z moim refleksem i wszystkim tego typu jest tak źle, że po prostu. Jeśli parowanie wymaga timingu dobrego, a wymaga naprawdę wielkiego timingu, co jest ciężkie dla mnie, to najczęściej się tym nie interesuje, poddaję się z tym i tyle. Nie mam wyjątków takich reguł. Wszędzie prawie. Po prostu, jeśli da się przejść grę bez wykonywania parady, nawet jeśli ciężej, albo są jakieś inne sposoby unikania, no to wolę nie korzystać. Czy to blokowanie tarczą i tak dalej, chociaż nie ukrywam tarcz, też za często nie używam. Czy to uniki, takie jak tutaj, te takie odskoki, skamienienie, takie... Jakoś tak bardziej mi to pasowało. Okej. Dobra. I ostrożnie. Ostrożnie gwiazdny kluczu. Nie spadaj. Okej. Jest tu gdzieś jeszcze. Ale są oni.
Na wszelki wypadek jednak przerzucę się z punktem na... Dobra, jest za moimi plecami kuśniczka niestety. Najgorsze jest to, że jej nie widziałem, przez co teraz... A, mogę to przypłacić życiem. Na całe szczęście tego nie zrobiłem, ale mogłem. Więc tak, wykorzystujmy moce nam dane w sposób rozsądny, żebyśmy tylko nie padli. Dobra, szybko żremy grzybka. Skamienienie. Pozbywamy się tego gościa. O nie. O nie, 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 nie. Ostrożnie. Biegnij, biegnij. Dobra. Było trochę stresu, nie chciałem tutaj zginąć. Nie chciałem tutaj zginąć. Na szczęście się udało. Dobrze, widać, że takie krótsze posiedzenia i przerwy porządne między nimi mają więcej sensu niż robienie długiej rozgrywki. Takie długich odcinków, więc... Na przyszłość będą właśnie krótsze. Bo wiecie, nie ma co po prostu się przemęczać, potem frustrować, ginąc 20 razy na tym samym bossie. Tak, tak chyba będzie zdecydowanie lepiej. No dobra, no to lecimy. Powiem szczerze, bardzo mi się nie podoba to, co tam widzę. Bardzo. No ale musimy. Chociaż, czy to są przeciwnicy? Tak, to wszystko są kuśniczki. Niestety, śmierć. Jestem głupi, byłem nie używając balistozuki w tym miejscu. Mogłem je wyeliminować na odległość. Tak, to w sumie było najrozsądniejsze. A teraz niestety przez moją głupotę czeka mnie przeprawa przez to wszystko jeszcze raz. Dobra. I've kept your flesh safe, foundling. Okej, dzięki za to, że przypilnowałaś tego mojego ciała. Czy to jest też takie istotne, to nie wiem. I dobra, póki jeszcze przy tym jesteśmy, to zrobię coś bardzo istotnego, czyli... przypiszemy żaby, żeby móc właśnie, jak będą takie sytuacje intensywniejsze, to nażyć się żab i potem mieć szybszą regenerację. Bo nie ukrywam, moim zdaniem taka przyspieszona, nawet delikatnie regeneracja, jak oferują to żaby, potrafi być bezcenna. Chcę przeżyć ktoś, kto dużej energii nie ma, a jego regeneracja energii też nie jest idealna. Znaczy oczywiście, bo z tym nie mam przyspieszoną teraz, bo już wiem prawie wszystkie umiejętności, ale... Nie jest to aż takie dobre, jakbym chciał. Mamy tylko 3 żaby, co prawda, więc muszę być ostrożny. Ale tak, tutaj... Mogę już wziąć jedną. Wybamy się kuszniczki szybko. One sobie spadają. Kolejna kuszniczka, którą też szybko wyeliminujemy. Dobra, teraz on. Dość co prawda takich ataków jak ten nie powinien używać. A, dobra, to pa, jak chcesz sobie spadać. I idziemy dalej. Więc no, trzymajcie kciuki. Trzymajcie po prostu te kciuki, bo zależy mi na tym, żeby to wykonać. Chcę po prostu zobaczyć, co dalej skrywa ta gra. A póki co jesteśmy na takiej głupiej lokacji, że no, łatwo tu spaść. Wrogowie też są dosyć wredni. Osobiście bym powiedzieć, że chyba nawet najgorszy z tych wszystkich, które do tej pory przemierzyłem. Nie w kontekście najgorsza. Najgorsza, bo nie jest fajna czy coś, tylko taka... W ogóle otrzymał wrażenie od tego mojego przeskoku? Po prostu wrogowie są tutaj najwredniejsi, jeszcze najłatwiej zginąć od czegoś takiego. Chociaż... Owszem, ci w innych lokacjach byli wredni, ale... Powiedzmy, ta taka... A ta... Powiedzmy, którą pierwszą udało mi się ukończyć, nie była aż taka zła. Okej, Grisha miniboss był trochę tam... trudny. Ale to kwestia tego, że jeszcze byłem wtedy jełopem, lamą nie ogarniałem. A nie samego, powiedzmy... jakby to powiedzieć... samej lokacji. Tutaj natomiast... wrogowie są... poniekąd... nie aż tacy źli poza kuszniczkami, które są właśnie okropne. Nawet w tym ognistym byli ci podpalający. Też byli... palni, ale...
jakoś tak. Te kuśniczki wydaje mi się gorsze od nich. Teraz dobrze. Pozbywajmy się zjawy, które są też okropne. W sumie były chyba w każdym. Na razie w każdym miejscu. Dosłownie kojarzę, czy była jakaś lokacja, w których tych zjaw nie było. Ale cóż, teraz się tego nie dowiemy. Pies przyszedł mi się drapać za plecami, więc jeśli słyszycie jakieś takie stukanie, to wybaczcie. Ale no, nic nie zrobię, bo niestety jest... Powiedzmy, że mój pies nie należy do najposłuszniejszych. Więc tak. Da się drapać z tyłu, to będzie mi hałasował z tyłu i tyle w temacie. Żadne słowa go nie przekonają, żeby zmienił zdanie. Ale okej. Nie jest tak źle. Jeśli nie słyszeliście, to dobrze. I przy okazji właśnie ja sobie poszedłem. Więc tak. To było przez chwilę, teraz spokój. Przynajmniej od tego drapania. Oj, nie wierzę w to po prostu. Pierwszy raz od dawna nagrywam o normalnej porze i nagle domownicy jeszcze częściej przeszkadzają niż zazwyczaj. To jest zrozumiałe w sumie poniekąd. Skoro no, jest pora taka, w której normalnie ludzie funkcjonują, nie tylko ja. Czytajcie, nie jest to prawie północ. Okej, to było wredne. To było bardzo wredne. I powiem wam szczerze, tyle. Spotkamy się z portem w tym miejscu, bo nie chcę wam pokazywać w kółko tego samego fragmentu. No cóż, jesteśmy ponownie i powiem wam szczerze... Albo coś się zbugowało ponownie, tak... Wrogowie się nie pojawiają przez bardzo długi czas, albo nie wiem co. I niestety czuję, że tego nie da się wygrać. W takim formacie. Bo wiecie, miałem pomysł, balistozuki, wystrzelać czy coś, ale... No, jak mi się nie pojawiają, to co ja mam zrobić? Jedyne, co ewentualnie teraz mi zostało, to właśnie uniki szybkie i eliminować je w kapitulce. Chociaż powiem wam szczerze, i tak obawiam się, że w dowolnym momencie mogą wyskoczyć wszystkie pozostałe i mnie wyeliminować całkowicie. Ale dobra, mamy delikatną przewagę, więc... Tak, po prostu... Po prostu tak. Okej, czyli to był po prostu taki trudny segment. Radę. Wierzę w moje możliwości. Tak, wiem, że tam jest ten gościu, o którym mówiłem trochę, ale nie. Padło się. Tędy nie przyjdziemy. I cóż, dobra, gościu tego pobocznego questa. Nie będę się nim teraz zajmował, mam ważniejsze sprawy. Gorzej tylko, że już mnie zauważyły z nieznanego mi powodu. I idą w moim stronę. To znaczy mniej więcej tyle, że muszę poczekać, aż podejdą mnie najbliżej. Żeby je wyeliminować łatwo. I już wiem, że tak, to potwierdza tylko to, co mówiłem wcześniej. Ta lokacja jest okropna. Designowo może fajna. Jest wyzwaniem sporym, co jest na plus dla tych, którzy szukają akurat wyzwań. To też dla mnie, bo lubię, kiedy gra stawia jakieś wyzwania. Więc jest okej, mniej więcej powiedzmy. Ale te kuszniczki biją tak dużo. Nie da się tego uniknąć, że po prostu masakra. Okej. I proszę, i widzicie, dobiły mnie od tak po prostu. Przez jedno skamienienie źle użyte. Cała droga teraz od początku i super po prostu. Powiem szczerze, naprawdę nie wiem, co tutaj zrobić. Co jest kluczem do tego, żeby się tu udało. I've kept your flesh safe, foundling. Naprawdę nie wiem. Coraz bardziej mi się wydaje, że teraz ten fragment został zrobiony tylko po to, żeby wkurzać. Ten się, wiecie, ten z bezpośrednio z kuszniczkami. Bo przy takim renderowaniu wrogów to jest po prostu pomyłka. Gdyby renderował się z daleka, że można bezpiecznie balistozuką strzelić czy coś, okej. Okay. Gdyby był to zrobione tak, że rzadziej strzelają albo... No nie strzelają wszystkie naraz taką serią, która jak raz cię trafi, to już padasz. Okej, okay, ale widzicie, tutaj to jest zrobione tak, że po prostu...
Nie wiem, kto to projektował, ale definitywnie to był wielki błąd. A teraz, przepraszam bardzo, ale nawet nie będę się z tym bił. Po prostu biegnę tam po raz kolejny. Nawet teraz przy was, tutaj, z włączonym nagraniem. I zobaczymy, jak daleko uda mi się dotrzeć. Nie interesuje mnie już tarni, nie interesuje mnie nic. Mogę potracić wszystko po prostu. Ja jedyne co chcę wyjść z tej lokacji, nie muszę się tu wracać. Bo tak, tyle ile już przegrałem z tymi kuszniczkami, to jest po prostu... głowa mała. Biegnij szybko, czym prędzej. Jesteś już na miejscu, teraz tylko musisz ostrożnie tu przebiec. I proszę, patrz, teraz się pokazały od razu. Jak jest w tym sens? Nie wiem. A wiecie, co jest najlepsze? Ale mogę mieć swój pomysł, jak je wyeliminować z odległości. Ale tego nie zrobię. Bo oczywiście teraz, gdy mam możliwość to zrobić, to nie wybiję wrogów, przez co oni teraz do mnie ścigać tutaj i mnie ubiją, jeśli kupię się na tamtych. Chociaż dobra, może nie jest aż tak źle. Gorzej jest za to z tym, że mam jedynie 4 pociski, więc tak, pewnie nic z tego nie wyjdzie. O, przepraszam bardzo, już ich nie ma. O, nie wiem. Naprawdę nie wiem, czemu gra tak się zachowuje i... coraz bardziej mi się to nie podoba. Okej. Idzie. Jedna, idzie druga. Super. A nie, druga nie idzie. Druga po prostu będzie strzelała. I powiem szczerze, tego też nie rozumiem. Czemu one raz strzelają od razu, raz idą dłużej? Teraz szybko trzeba działać. Jedna wyeliminowana. I pojawiają się wszystkie, co oznacza, że musimy wiać, bo inaczej mnie tutaj zabiją. Bez szansy na przeżycie. Super. Po prostu. Polecam, no design 10 na 10. I teraz patrzę. Inne zniknęły, te nie zniknęły. Mogę spojrzeć w Suzuki, ale jak widzicie, mam 4 pociski. Pewnie nie dolecą. No, oczywiście, że nie doleciało. Więc no, jeśli ten pocisk też nie doleci, to ja już nawet nie będę ryzykował. Okej, chyba trafiłem. Ten, uwaga, uwaga, czy trafił? Chyba nie. Ale tak czy siak, w ten sposób bardziej? Nie trafiłem. Ostatnim pociskiem, no niestety. Nie widzicie, pomysł dobry, tylko ciężko trafić. I jest ich teraz tu 5, więc dziękuję bardzo. Okej. Okej, dobra. To jest ważny szczegół moim zdaniem. Jeśli chodzi o to wszystko. Otóż okazuje się, że tak, ich strzały... to do siebie, że... jako, że są takie ogólnie mocne, nie przerywają skamienienia. To jest szczegół, którego nie zauważyłem, chociaż to i tak niewielkie pocieszenie. Jako, że ogólnie są one nadal strasznie mocne. Bye bye. Dobra, teraz się udało. Na farcie. Jakbym wkurzony po prostu. Tak się udało, dobra. Teraz tylko najgorsze, muszę znaleźć wyjście z tego wszystkiego. Wielki bełt. O, super. Spadła sala, jednak C nie spadła, tylko wróciła. No i takich rzeczy to ja też strasznie nie lubię. Ale cóż, nic z tym zrobię. I patrz, jest jedno przejście dostępne. Ale strzeżone przez wrogów, oczywiście. I jak one są tu w porządku, tak pewnie gdzieś jest ukryta jakaś kuszniczka, która ma po prostu mnie od pleców teraz zajść i ubić. Okej, to jest trochę dziwne, ale wygląda na to, że żadnej takiej nie ma. To mnie naprawdę zaskakuje. Bo na tym póki co się opierała ta gra. Tej lokacji. Na spamieniu kuszniczek i tych duchów po to, żeby irytować. Okej.
spokojnie. Mam niby jeszcze to jedno odrodzenie, ale wolę nie ryzykować. Jak szybki się skończyły, to trzeba szybko łyknąć to. I tak. Jeśli byście słyszeli przy okazji jakieś stukania pada, to wybaczcie, a niestety. Wygłuszenie pada, myślę, że tak się tą nazwę się zepsuło, będę musiał je wymienić. A póki tego nie zrobię, z te działki mogą trochę hałasować, jak to mają w zwyczaju. Dobra. Ale mniejsze już z tym. Skupmy się na tym, żeby tutaj przejść. Bo jeśli się nie mylę... Oj, proszę, kruszniczka na plecach. O tym właśnie też mówiłem. Ale to właśnie. To jest jedyna droga, którą tu mamy. A im prędzej stąd wyjdziemy, tym lepiej dla mnie. Najchętniej bym do tego miejsca nie wracał. Oczywiście będę musiał, jeśli kiedyś będę robił te wątki poboczne typu tamtego NPC-a i tak dalej, ale... No szczerze bym się odechciał po prostu tak robić. Nie dlatego, że odechciało mi się, bo się obraziłem na grę czy coś, nie, to jest prostsza. Co? Co? Co się stało? Powiem szczerze, że teraz sam nie wiem, co tam się stanęło i... Powiedziawszy, nie wiem, czy chcę sprawdzać. Mógłbym tam niby spaść, zobaczyć, ale boję się, że to jest pułapka. Gdzie jak tam bym stanął, to dosłownie bym się zapadł i zginął. Zamiast tego, tepamy się w to miejsce i zobaczmy, czy da się bezpiecznie iść dalej. Aha. Dobra. Serio? Są kamienie, myślę, dobra, sobie zeskoczę tędy, a ty nagle takie giniesz. Czyli tamtędy miałem zjechać jakąś windą, która mi uciekła. I've kept your flesh safe, Founding. Dobra, wiecie co, nie wiem naprawdę, co mam więcej powiedzieć. Ale na ten moment nie zrobiłem niczego dosłownie w tym odcinku i tak się poddaję, bo... Nie, po prostu mam dosyć. Nie będę was okłamywał, mam dosyć tego i trzymajcie kciuki, żeby się nie okazało, że mam tutaj teraz nagle softlocka przez to, że ta winda pojechała beze mnie. Ja oczywiście postaram się jak najszybciej tam powrócić, zobaczyć co, jak odzyskać swoje utracone tary i inne rzeczy, a póki co to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało mimo wszystko, no i trzymajcie się. Hey.